Dog diving, mokra zabawa czworonogów. Czym jest dog diving? Dog diving to ekscytujący sport wodny, w którym psy skaczą z rampy do basenu, aby aportować zabawkę. To świetna aktywność, szczególnie w upalne dni lata, kiedy nasi czworonożni przyjaciele potrzebują ochłody. Jeśli twój pies uwielbia wodę i skakanie, dog diving może być DLA niego idealnym sportem. Jak wygląda trening? Typowy basen do dog divingu ma wymiary około 5x10 metrów i głębokość one 2 metra. Psy skaczą z rampy pokrytej gumową matą, starając się skoczyć jak najdalej lub jak najwyżej, w zależności od konkurencji. W basenie znajduje się łatwe wyjście DLA psa. Na początku właściciele mogą wchodzić do wody razem z psami, aby pomóc im poczuć się pewniej. Które psy najbardziej nadają się do dog divingu? Wbrew pozorom, najlepsze wyniki w dog divingu osiągają nie tylko psy z naturalnym zamiłowaniem do wody. Kluczowe są zwinność i siła tylnych łap. Dobre rezultaty osiągają rasy takie jak Belgian, Malinois, Border Collie Whippet, Labrador Retriever, Golden Retriever Standard Poodle, English Setter ogólnie, psy średniej i dużej wielkości o atletycznej budowie często dobrze radzą sobie w tym sporcie. Konkurencje w zawodach występują trzy główne konkurencje. Speed Retrieve. Psy muszą jak najszybciej skoczyć do wody i przepłynąć, aby odzyskać zabawkę umieszczoną na końcu basenu. Czas jest mierzony od momentu dania sygnału do startu. Big Air. Psy sprintują z forty stopowej, około 12-metrowej platformy i skaczą do wody, starając się pokonać jak najdłuższy dystans. Właściciel zazwyczaj rzuca zabawkę, aby zmotywować psa do dalszego skoku. Extreme Vertical. Psy biegną 20 stóp, około 6 metrów, i skaczą, aby złapać zabawkę zawieszoną 8 stóp, około 2-4 metra nad wodą. Wysokość zabawki jest stopniowo zwiększana o focale, około 5 cm. Korzyści płynące z dog diving to nie tylko świetna zabawa, ale także aktywność przyjazna. DLA stawów, dobry trening, DLA serca i układu krążenia sposób na poprawę kondycji, orzeźwiająca rozrywka w upalne dni, urozmaicenie codziennej rutyny. Jak zacząć przygodę? Jeśli chcesz spróbować dog divingu ze swoim psem, poszukaj lokalnego klubu lub szkoły DLA psów oferującej takie zajęcia. Możesz też zacząć od prostych ćwiczeń aportowania na lądzie, aby przygotować swojego pupila do wodnych wyzwań. Dog diving to sport, który można uprawiać zarówno rekreacyjnie, jak i na poziomie zawodów. Niezależnie od wybranego poziomu zaawansowania, gwarantuje on mnóstwo radości i satysfakcji zarówno DLA psa, jak i jego właściciela. Daj swojemu czworonogowi szansę na nową, mokrą przygodę. Potrzebny sprzęt. Do uprawiania tego sportu nie potrzeba wiele sprzętu. Podstawowe wyposażenie to zabawka o wysokiej wartości nagrody, bezpieczna do użycia w wodzie, kamizelka ratunkowa DLA psa, szczególnie DLA początkujących lub psów brachycefalicznych. Szybko schnący ręcznik DLA psów, wodoodporna obroża, smycz, woreczki na odchody. Dog diving to sport, który można uprawiać zarówno rekreacyjnie, jak i na poziomie zawodów. Niezależnie od wybranego poziomu zaawansowania, gwarantuje on mnóstwo radości i satysfakcji zarówno DLA psa, jak i jego właściciela. Daj swojemu czworonogowi szansę na nową, mokrą przygodę. Rekordy i statystyki. Większość profesjonalnych psów w dog divingu potrafi skoczyć na odległość do 20 stóp, około 6 metrów. Aktualny rekord świata w skoku na odległość wynosi 36 stóp i 3 cale, około 11 metrów, i należy do 7-letniego Whippeta o imieniu Saunders. Ten sam pies ustanowił również rekord w skoku na wysokość, osiągając imponujące ninę stóp, około 2-74 metra. Przygotowanie psa do dog divingu. Zanim zaczniesz trenować swojego psa, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Zdrowie i kondycja. Upewnij się, że twój pies jest w dobrej formie fizycznej. Skonsultuj się z weterynarzem, aby wykluczyć ewentualne problemy zdrowotne, które mogłyby utrudnić uprawianie tego sportu. Umiejętności pływackie. Chociaż większość psów instynktownie umie pływać, warto upewnić się, że twój pies czuje się komfortowo w wodzie.
Zacznij od płytkich obszarów i stopniowo wprowadzaj go na głębszą wodę. Motywacja. Znajdź zabawkę lub przedmiot, który najbardziej motywuje Twojego psa. Może to być piłka, frisbee lub specjalny aport do sportów wodnych. Podstawowe posłuszeństwo. Pies powinien znać i reagować na podstawowe komendy, takie jak zostań, czekaj i aport. Techniki treningowe. Trening na lądzie. Zacznij od ćwiczeń aportowania na suchym lądzie. Naucz psa, aby czekał na Twój sygnał przed rozpoczęciem biegu. Wprowadzenie do wody. Zacznij od płytkiej wody, zachęcając psa do wejścia i wyjścia. Stopniowo zwiększaj głębokość. Skoki z brzegu. Gdy pies jest już pewny w wodzie, zachęcaj go do skakania z brzegu. Rzucaj zabawkę coraz dalej, aby motywować do dłuższych skoków. Your dog has to like the water, number one. You know, we have a giant schnauzer, loves the water. One of our mini schnauzers can't even get her put her toenails in it. So you know that out of the gate. So they'll get fifth place with that first distance of 27 feet. And speaking of toenails, those toenails were basically over the edge by Wicked. That was great use of the distance on the dock and putting the inches in the pool. Now these guys won our walk-on qualifier yesterday. So could you imagine that? Showing up, trying to qualify, now you're in the big show. This is Jenny Pike and Fang. Almost caught that mid-air and their biggest jump. Yeah, settle for fourth at the moment with that, 27 feet, 11 inches. So next step, if you want to come out and qualify or get into this and you start practicing with your dog, you have to let them know how to get in and out of the pool. They need to know where that entry and exit is. It's Heidi Patterson and Bella, their best so far, 28 feet, 10 inches. They have the goods. Here we go. Go, go, go. Oh! Lots of height. Good thing that pool was extended 30 feet. So now we have our first dog going over the 30-foot mark. It's a combination of speed, getting right up to the edge. You can see those paws right to that white line. Look at that height. Speed, height, distance, laid out entry. That's what does it. And a great throw, leading the dog. But he does turn backwards. So he could have gotten a lot more distance, I think, if that bumper would have been out in front of his nose. Petty Man and Golden Eagle. 2022, the Incredible Dog Challenge, third place winners at the National Championship Finals. So we know that Golden Eagle's gone over 30. Oh! Big. Way out there. They had the lead, they lost it, now they just got it back. 30 feet, 11 inches, Shalene. Massive. Doing what they know Golden Eagle can do. Third step for your dog to do this, gotta have that prey drive instinct. Look at the disc, the ball, the bumper. That was not a great throw, but that did not stop the air propulsion. Yeah. And Golden Eagle jumping off of that dock. Huge jump and into first place. You can see this is how they judge it in the truck. Farthest body part to enter the water. Next up, it is Boom and Cindy Greenslade. Now two competitors left after Lee Crackle and Jonathan Offey. 30 feet, 11 inches is the mark to beat. Their best so far, 29 feet, 4 inches. That was out there. And an improvement. Yeah, 29 feet, 6 inches. So third place at the moment with one competitor remaining on the podium for now. And a big splash out into that pool. The key today is all these dogs are getting right up to the edge of the dock. It's 40 feet long, and some dogs you see take off really far back, but if they can get up to the edge, then all the distance goes into the water. Now, Jonathan Offey, this is the first time Crackle's competed in diving dog. Jonathan Offey entertains audiences with 13 rescue dogs all over the country, does a great job in their best, 27.3, and they'll keep that as the best and settle for fifth. So all rescue dogs, he does an amazing job focusing their drive. But as you can see here, the takeoff, way far back from the edge. That's what I was just talking about. Had all that, all those feet from the dock been put out into the water, that would have been a much different jump. So that means Golden Eagle is golden here in Fort Worth. And Sean is standing by with the winners. So much fun to watch you jump, Penny, because we're not used to seeing that. You have a long storied career with us all over the place.
talk about that. Thank you, I do, and it's always an incredible experience. And we started in like 2005 in DISC. So I've had two different dogs, this is my third, but two different dogs that have podiumed at the finals and at the regionals in DISC. And so when I got Eagle, we actually had intentions for her to play DISC, and she still will, but she literally has shown me this is what I want to do, Mom. All right, well, congratulations. You know, on the podium last year at the finals, now you're heading back to Nationals. Once again, great job. Trace, let's send it back to you guys. Thank you. If you like dogs too, subscribe to NBC Sports YouTube channel for more.